Cześć, z tej strony Grajzo i witajcie na kanale Ekipa TK. Ze mną dzisiaj Ekipa TK, siema. Siema. Witam was bardzo serdecznie w serii Policja VSZ-dzieje. Wracam po krótkiej przerwie, może długiej. Wiem, że tęskniliście za mną widzowie, ale pamiętajcie o łapce i subie na kanale Ekipa TK, ponieważ pozwala nam się to bardzo rozwijać. Może tutaj przedstawimy naszego komendanta Dzika. Nic się nie zmieniło do tej pory. Tak jak było w poprzednim odcinku, tak dalej jest. Dzień dobry, panie Dziku. Dzień dobry. Może opowiesz, Grajzol, o jednostkach, które dotarły do naszego komisariatu? To tak, do naszego komisariatu dotarła jedna jednostka, nie, w sumie dwie nieoznakowane jednostki i jedna to jest Lampati, jakieś dziwne, i ja nią będę jeździł dzisiaj z Dawiczonem. Fajna fura, szybka, szybka noc, szybkie auta. A druga to jest Shafter V12. Dzisiaj bez pościgówki na start będzie dopiero jak buchną furę. No i oczywiście mamy medyka naszego kochanego i jest nim Mrówka. Dzień dobry, panie Mrówka. Tak, jak zwykle ja, witam. Obecnie na ekranie wyświetla wam się lista najnowszych subskrybentów, którym bardzo dziękujemy. I jeżeli chcesz się znaleźć na tej liście, to zasubskrybuj kanał, mordo. Nasz salon samochodowy zmienił miejsce, a ja już dalej nie przedłużam i zapraszam was do odcinka. Powiem po prostu startu i jedziemy. O, Grajzol, żeś we mnie dupnął. Właśnie sobie byłem u mechanika, zmieniałem kolor fury. Ale widzowie, będę musiał podjechać do mechanika, zmienić kolor fury, bo to się za bardzo rzuca w oczy. Dajcie mi chwilkę, widzowie. A, i patrzcie w niebo, bo ponoć drony mają. No, ja właśnie śledzę helikopter i się znasz ale... lokalny, ale chyba tak. Znalazłem bardzo skustomowany samochód wyścigowy przy Los Santos Customs. On się tam chyba respi, wiesz, ale my podjedziemy z Dawiczonem. Ja też mam jakieś dziwne skustomowane auto. Gdzie jesteś, Mrówka, ja do ciebie podjadę? Jestem na... przy Vanilli. Tak, to są auta, one się tutaj respią. Tej siwy, pewnie o tym mówił w Legend i Teoriach. Odholować czy zostawić? Odholowujcie każde sportowe auto. Dobra, tym razem jestem pewna, auto bez rejestracji. Dobra, my jedziemy. W tym samym miejscu. My jedziemy do siebie, Mrówka. To tylko niech Grajzol z Dawidem tam podjadą, a reszta po prostu niech zostanie na pozycjach. O, no jedzie z dosyć sporą prędkością. Wysiada. Są na maini na forum drive. Widzę, wiedzieć, co ciekawe, co to może być? Nie no, przepraszam. Niech więcej jednostek tu nie podjeżdża. Jedziemy. Jedziemy w pełnej gotowości. 007, oddział promil. Dawaj w lewo, 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 lewo. Odjeżdża? I tu będą, tu będą. Proszę zatrzymać się, proszę zjechać na pobocze. Zjeżdżamy na pobocze, panie kolego. Zapraszamy do pojazdu. Pytanie, czy ktoś się zapatruje w car dealera? Zapraszam na pobocze. Mrówka, możesz tutaj zostać przy nas. Zabunkruj mu przód, jakbyś mogła. Dzień dobry, słyszysz mnie? Nie. To okej. Okay. Wie pan, za co pan został zatrzymany? I właśnie proszę pana za nadmierną prędkość i mam pytanie, co się podziało z pana tablicami? Wie pan, że podlega duży mandat za to? Daj mi ten duży mandat. Dobrze, to się skontaktuję z bazą. Jaki jest mandat za brak rejestracji, nadmierną prędkość? 5000 mu w tle. Zostanie pan ukarany mandatem $5000 i prosiłbym tutaj o zatrzymanie pojazdu i kontynuowanie dalszej podróży na piechotę. Będziemy musieli odholować auto na parking policyjny. Ej, panie! Ucieczka, ucieczka! Ucieka! Widzowie! Jakie auto? Turismo, turismo, czarne, bez rejestracji. W stronę Maze Bank Arena. Okej, okay, powołajcie super samochód. Zawraca, kieruje się w stronę South Central. To chyba był Ospano. Bierze ktoś szybkie auto, czy mogę wziąć? Weź. Dobra. Czy gonisz go tym scoutem? Jeżeli to do mnie, to pojechał w tą stronę gdzieś. Dobra, będę przyjmujemy zobaczyć jednostkę numer 3. Jesteście pewni, że tam pojechał? Nie jesteśmy właśnie. Okej, okay, to ja patroluję tutaj okolicę. Tak, myślę, że możemy zawrócić. Czarne turismo bez rejestracji. Ja zawracam do miasta. My też zawracamy. Myślisz, co powinniśmy patrolować? Wiesz co, ja ci zaznaczyłem właśnie teraz te sklepy, co ostatnio byliśmy. Bo tak cały czas patrzę na mapę. Mam sportowe auto czerwone, stoi na światłach, zrozumieć to już. Zatrzymaj za brak naprawionego pojazdu. Tylko upewnij się, że twój pojazd jest naprawiony. Mój jest cały, bo to jest ten nowy pasko, co powiedziałem, wziął, no to już się. Mamy najprawdopodobniej innego podejrzanego na motocyklu. Spróbujemy podejść do zatrzymania, ale cały czas ucieka. Ucieka wam? Wszyliście za tak, ucieka. My podjedziemy tam do was, pod tą komendę, do tych chirurgów. Będziemy nieoznakowani, więc nie jedziemy na sygnalizacji. Podjeżdża ktoś do mnie, bo oni coś tacy podejrzani i zaraz będą pewnie chcieli uciekać. Mówię, że jadą. Mam ich zatrzymać za stan pojazdu i samochód odholować? Zapraszam, partnerze. Miłej pracy. Wiemy, ale my tak naszej... samochodu lecą na waszą salę operacyjną. I co teraz? Dziękuję, panowie z drogówki. Idź, idź, idź. Tak, idź, idź. Wiemy, jak jest. Niech...
Jeden z was wyjdzie z rękami do góry. Odwraca się tyłem. Napad. Będę pana przeszukiwał. Najpierw sobie wezmę pana dowód osobisty. Martin Pedrano. Przeszukuję pana. Ma pan coś niebezpiecznego przy sobie? Mam pistolet, ale nie mam naboi. A ma pan licencję? To ja na razie skonfiskuję dla mojego bezpieczeństwa, tutaj widzę. Pewnie. Latarka. Przyznaj się, mordo, czy masz licencję? Mam. Nie wyglądasz jak lekarz. Nie wyglądasz jak lekarz. Dobra, co z nim robimy? Wygląda ci jak lekarz, bo mi wygląda jak rzeźnik. Nie, on wygląda jak rzeźnik, ogrodnik w kaloszach, jak lekarz, plus jeszcze jakiś robotnik, bo ma taki kask, kurde, jakby na budowie pracował. Dobra, to panie kolego, proszę tutaj podejść, pan drugi kolega, i tyłem się do mnie odwrócić. Furę, ale niestety muszę wam odholować. To myślę, że możemy panu podeskortować i... Niestety bez opony nie pojedziesz. Idź stąd. Pistolet biorę ja. No biegiem, biegiem! Proszę ciać, biegiem! Dobra, widzowie, musiałem tak, bo byli dziwni, no. Ej, ktoś ucieka górą! Ej, ktoś ucieka górą! Widzę. Od sklepu, jadę. To jest chirurg, tak? Jak chirurg, to zatrzymaj i zapytaj się, czy dlaczego ma swój strój. My też przed chwilą zatrzymywaliśmy chirurgów. Jeden miał pistolet przy sobie, ale ich puściłem wolno. Tu była jakaś karetka, przypominam, obok sklepu. Przeszukaj koniecznie, przeszukaj. Ej, jakaś... Przeszukuję! Patrzcie w powietrze, czy nie ma dronów. Ooo, tyś... Na glebę wszyscy, na glebę! Stój, nie ruszaj się! Nie ruszaj się! Strzelajcie w nogi! Do auta go pakuję, zatrzymaj się, gościu! Dobra, jakaś jednostka go zabrała. Co, dalej się strzelają? On był tutaj grajzał w krzaku gdzieś i wysadził nam Timo. Przeszukałeś go? Tak. Tak, miał jakiś tam fanty przy sobie, ale służba więzienna i tak mu to zabierze. Kto jest na Sandy? Ja, ależ wracam, co mogę się blokuj wyjazd z kanału. Ucieczka. Wiem. Ale nie zabrałeś nic, Grajzo? Tak, wszystkim co dasz, pudłami. Grajzo zginął. Grajzo na przejechali. Ała wiła. We have a city to burn. Bomba, wysadzili. Bomba! Drony latają tutaj, uważajcie. Ilu rannych? Zero. Bomby latają. Strzelajcie w niebo. Widzowie, co się dzieje? Jakieś grube drony, napady. To musi być jakiś operator z pobliska. Nie wiem, czy nam fury nie wysadził. Wysadził nam furę. Rozproszcie się. Gościu leży. Mrówka, potrzebujemy cię. Rajzo, ty jakoś ucierpiałeś, oprócz tego, że cię auto przejechało? W sumie to nie, ale trochę mnie odrzuciło. Do mnie strzelał dron, jak stałem przy Maćku. Ej, stoi przed nami dron! Macie policyjnego drona, 130 narkotyków. Odsuńcie się od niego. Strzelajcie! Wysadził coś. Uważajcie na drony. Wysadził się. Dron przeleciał koło komendy, widziałem. Właśnie leci przed komendę. Przed komendą jest. Odjedźcie stamtąd, ma bombę na... Jest nad tobą, jest... Nad tobą. Medyka pod komendę potrzeba. Powietrzny Dawid wyleciał w powietrze. Strzelajcie do niego, do tego drona. Proponuję przeszukać okolice całej komendy. Zatrzymać każdego. Drona od Maćka i zobaczyć, jak on działa. Mamy hunting. Możemy walić do wszystkiego. Broń w łapę, panowie i panie. Uważajcie na te drony, bo one same wybuchają i łatwo zginąć. A te drony mają jakiś zasięg, czy one na pół mapy latają? Chyba mają jakiś zasięg, mi się wydaje. Dlatego trzeba okolice przeszukać wszystkie. Dobra, wejdę do Lestera, zobacz. A wyjście z więzienia jest zostawione? Tak, z podłami i kolczatką. O, koniec więzienia. Gdzie to prowadzi? Dzieje się coś? Jadę na więzienie ogarnąć, co się dzieje, bo tak nagle dwóch wyszło, to musiało z pana coś zdziałać i ich dwóch wyciągnąć. Juciek chwyca, Jimmy! Ej, jakaś helka, buzzard lata nad... Co? To jest buzzard, czy to jest taki wojskowy? Buzzard! Z rakietami! Gdzie? Lata ja na moim CD-ie. Widzę go. Jedziemy na komendę i bierzemy helikopter. Jutrzejszy, co tu się wyprawia? W którą stronę leci? Helka. Leci w stronę Chinatown. No. Zapraszam. My już startujemy, zaraz będziemy. Ktoś wyskoczył ze spadochronem. Gdzie? Ląduje na pole golfowe, dokładnie. Dobra. Widzę go, jak biegnie w krzaczory. Zablokować pole golfowe. Wyjazdy. Tam jest jeden wyjazd z tego i jedna bramka. Wiem, w którym krzaku siedzi. Kto widzi helikopter? I dwójka. Okej, jadę do krzaku, czekaj tam na mnie. Gdzie jest helikopter? Idą, widzę ich na ścieżce. Tutaj obok mnie dosłownie. Oni są przy wjeździe, rezer? Tak. Wjeżdżamy w nich. Dosłownie są. Wjeżdżamy w nich. W krzaczorach, się schowali w krzakach. Mamy jakby pozwolenie na zatrzymanie? Tutaj u mnie, jestem na moim GPS-ie idealnie. Tylko oni tam są w tych krzakach właśnie, boimy się podejść, bo to może być... Ewentualnie jakieś... Macie ich zatrzymać. Nie, że boicie się podejść. Lodujemy po siebie, dzik. Na pewno do tych krzaków poszli? Na 1000%. Lądowaliśmy, dzik. Nie ma ich tu. Widzowie, ale akcja idzie. No jakoś weźcie, sprawdźcie, czy nie ma przejścia jakiegoś. Dobra, odpuśćmy, nie ma sensu. Nie wiem, jak oni to zrobili. Dobra, dzięki panowie. Potrzebuję medyka do siebie. Gdzie jesteś?
będzie. To my może też odstawimy helikopter, co? Tak, odstawiamy helkę i lecimy normalnie na patrol naziemny. Co wie, to się nie stało! To się nie stało, widzę. Nie, 30 sekund, Max. Turismo. O, jestem obok. Galerie sztuki. Ta, wiem, jestem obok. Czarne Turismo R, stoi w alejce. Okay. Weź jakąś pościgówkę. Ma rejestrację? Nie widzę, jestem dalej. Spikuję z za rogu, nie widzi mnie. Dobrze, nie podjeżdżajcie tam na bombach. Nie podjeżdżajcie na bombach. Ma właśnie 10-50. Nie lajmy się, panowie i panie. Ucieka nam. Jedzie w stronę kierunku, znaczy kierunku, boże, zbiornika wodnego. Okej. Tak, wyjadę na Wyjedzie przy teatrze. Skręć w lewo, ja skręcę w prawo. Jedzie wzdłuż tego zbiornika, wyjeżdża. Grajzel! To jest ten, co nam uciekł. Zatrzymaj się! Zatrzymujemy go. Będę rozstawiał kurczatki na wyjeździe z prawej strony. Wraca ze zbiornika, cały czas tutaj driftuje, ale nie może się wydostać od nas. Dachuje. Wysiadaj z auta! Ucieka z powrotem. I jedzie w waszą stronę. Powiem wam, czy skręcić, nie? Prawdopodobnie znowu wróci na Wajnut. Pet go ramuje. Jedzie w waszą stronę. To ja mogę go walnąć. Zostawiamy tutaj. Jedźcie mu wprost, w nos mu wjedźcie. Wpadł mieszkanie. Na posesję. Wpadł na jakiś ogródek. Ale wyjechał. Wyjechał, jest na ulicy, jedzie dalej. Jedzie w kierunku. Dobra, wpadnie w kolczatki. Kolczatki mu jakimś dziwnym trafem opon nie przebiły. No, jedzie na sam. Możemy strzelać do opon? Nie, działają, bo w moim szefterze przebiły opony. To nie, to na mnie. Ufalo. Wyskoczył z tej rampy takiej. Co strzelać po opony? Tak, walcie, ale 100 zerów jak już. Będzie jechał w stronę budowy na Sandy. Radzisz pojazdu. Grizzly, seniora. Jestem blisko. Kilometr 20. Tu jest na mnie. To jest 900 metrów. 800 metrów. Jak to się nazywa? Grizzly. Grizzly, seniora Freeway. Kolejny raz. Turizmo tu stoi. Zatrzymujcie. Ludzie z płetwami są tutaj. Zatrzymujcie. Wszystkich. Na drogę wychodzi jeden. Jedynie gonimy Turismo i jedzie po torach w stronę elektrowni. Strzelaj po oponach. Kolejna kradzież. Ukradł auto. Jedziemy ciągle torami. Van taki większy. Przy tej drodze. Jest zatrzymany. Można strzelać tej zarem? Strzelają. Strzelajcie. Wjeżdża pod górę jeden. Panowie, zakułem gościa, który mnie zabił. Teraz leży, macie shift H, zablokował się, nie może uciekać i się nie może rozkuć. Wolnąłem shift H, tutaj jest taki płetwonurek. Dobra, ja robię pościg za minivanem. Widzę nurka. Widzimy go. Stay zerowany. Widziałem tam jakiś cabrio. Nie się. Prawdopodobnie zmienił auto na cabrio. Jedziemy. Eksplozja w mieście. Co? Mi się wydaje, że teraz następnym razem jak widzimy Turismo, trzeba od razu opony walić, bo nie damy rady. Tak, Turismo do nas strzelało z broni palnej. Tak. Czyli mamy następnym razem, jak będziemy widzieli ten Turismo, to można strzelać. Następna opona, już chyba opon nie ma. Gdzie jesteś? Mrówka, gdzie ty jesteś? Jadę, mam kilometr. Chyba, że tam jedziemy zobaczyć tą bazę ich. Jakiś samolot tu lata. Biegnie z buta. I on buldożer będzie chciał wziąć chyba. Zajeżdżamy mu drogę. Dobra, przejechałem go. Paralizuję go. Wsiadam. Co? Del Ferro. Mam Turismo! Co? Strzelaj! Na wjeździe nikogo nie ma w środku. To odholuj. Tutaj. Ospaną wywaliło. Znalazłem prawdopodobnie to laboratorium. Gdzie? Tam, gdzie była eksplozja. To jest przy wylotówce na lewej autostradzie, pomiędzy cmentarzem a autostradą. To musimy tam po prostu wjechać. Grajzel, gdzie ty jesteś? Albo spalić. Ja jestem na Sandy Shores i kieruję. Jadę do siebie, krycha. Możesz tam pojechać w stronę Rezera i spalić to. Wchodzę pierwszy! 3, 4. Ręce do góry, policja! Ręce do góry, to jest zejście na dół. Ręce do góry, policja! Łapy wszystkie. Łapy ręce do góry! Na glebę, gleba! Dobra. Zakuwam cię, ciebie też zakuwam. Potwierdzone laboratorium, kładowisko. Walcie. Mamy to. I ogłoś się to. Dobra. Szukajcie ich. Są przeszukani, ten stojący ma wystarczające rzeczy, żeby... No to dobrze, to ja wszystko zabiorę. Dobra. Wyprowadźcie panów. Jaramy magazyny, widzowie. Wynajęli, no. Co się dzieje? Zdjęli nas. Skąd was zdjęli? Jaram ich magazyny. Ktoś ucieka. Laboratorium. Ja uciekam. Hej, walcie do wszystkich na terenie laboratorium. Podaj, mnie ucieka, bo dostałem hita od czegoś, nie wiem, i nie żyję przed laboratorium. Ja nie wychodzę z laboratorium. Mrówka, trzymaj się tam, z daleka najlepiej. Wszystko się jara. Siada do samochodu. Wszystko się jara. Możecie strzelać do każdego, kogo widzicie, z hunting cały czas. Chyba się podpalę. Mamy tak. Snajperka z tłumikiem, to jest w miejscu w takim, w którym mógłbyś się gdzieś usadowić, na wysokim punkcie.
Tak, jest obok. Jest obok parking. Parking jest obok. Ja dobra, tu jestem. Jeżdżamy na parking. Dobra, ja jestem tutaj w środku, więc ja nie wychodzę. W środku. Ilu funkcjonariuszy mamy? Trzech, czterech? Można panią medyk prosić? Nie będę tam wjeżdżać, dopóki nie jest pewne, że jest bezpiecznie. Spoko, no chwilę auto. Ej, mam tego. Jakiś zakłuty gość jest. No to jest ten, Kierolek, ja leżę obok. Mogę wyjść czy nie? Poczekaj jeszcze. Podejdę. Ucieka jakiś ten, chirurg zakuty. To jest właśnie ten. Tejzuj go. Gdzie ten motor? Może strzelać chyba, póki jest hunting. Lewa autostrada. Ale póki jest hunting chyba. Jadę tam do ciebie. Dawiczon. Wraca do was. Walcie do niego. A, wyszli jakby co dwie minuty temu, nie walcie już. Skoczył, ale się chyba rozwalił. Ej, możemy strzelać, on do mnie strzelił z Uzi. To poczekaj jeszcze, nie, poczekaj. Pani medek, już dawaj tam. Gdzie ten gość na haku? Podjedź sobie tutaj bokiem, tu jest uliczka. Szkoła. O, autom zajechało drogę. Jest na szkole, jedzie w stronę szkoły, za szkołą dokładnie. Stajzuj go, odkopa go, tajzuj. Dobra, wjeżdża w offroad. Wali do nas, ładujemy do nią, ładujemy w motor. Dobra, dołączam się, jadę do was. Wali przy mnie, lewa autostrada. Z jakimiś granatów. Bomb przylepnych, nie wiem. Dobra, wal do niego, z wszystkiego walcie do niego. Dobra, ja biorę broń. Podjedziesz? Ja biorę automat. Widzicie go? Wjeżdżamy na te wzgórza, kierując się na wylotówkę. Co? Jak ktoś jest jeszcze ranny, to niech mi wywalił rzuci 10-13. Gdzie wy jesteście? Jestem już tu. Aha, tam, dobra. Dron jest w powietrzu, uwaga. Nie widzę go, jak sobie jestem jako jedyny, ale... Uwaga, są drony w powietrzu. Stoicie w miejscu, czy on ucieka? Mam go. Wal. Gdzie jesteś? W lewo pojechałeś, czy w prawo? Dobra, widzę. Lewo, za tobą. Już. Walnij 13-10. 10-13. Wraca na Great Ocean Highway. Tak. Dobra. Sisynie. Prawo, stój. Zleciałem, rozwaliłem go z motocykla. Leży. Śpi. Dobrze. O, już nie będę potrzebna. No nie trzeba. Chciałem się pożegnać z wami, widzowie. Ja i Dawiczun żegnamy was bardzo serdecznie z odcinka Policja FOS Złodzieje. Przypominam o sobiku i lajku. Więc co, papa, miłego dzionka, miłej nocy. Cześć! Siemano!